Mamy dwie funkcje liniowe, f od x i g od x. Dziedzinami są, w każdym przypadku jest zbiór liczb rzeczywistych. No i naszym zadaniem jest policzenie złożeń f od g od x. No i w odwrotnej kolejności g od f od x. No i jak zwykle zachęcam do przerwania oglądania tego filmu i samodzielnego rozwiązania tego zadania. Dobrze, zaczniemy może od f od g od x. Czyli to, czy wszędzie tam, gdzie w definicji funkcji f występuje jej argument x, wstawiamy g od x. Czyli to jest tak, 2, prawda? To funkcja f jest 2x minus 3, czyli to jest 2 minus 3 i w miejsce x wstawiamy g od x. Tak. No i liczymy sobie tutaj, czyli to jest 2 razy, teraz g od x to jest 1 druga x plus 3. 1 druga x plus 3 i minus 3, czyli otrzymujemy tak, 2 razy 1 druga to jest 1, czyli to jest x, 2 razy x plus 6 minus 3, czyli to jest x plus 3. Czyli f od g od x jest x plus 3. No i teraz g od f od x to jest 1 druga razy f od x. Plus 3. Czyli to jest 1 druga. W miejsce f od x wstawiamy 2x minus 3. Dodajemy 3. No i razem to jest tak. 1 druga razy 2 to jest x, potem jest minus 3 drugie plus 3, czyli to jest x plus 3 drugie. No i co my widzimy? Więc po pierwsze widzimy, że te złożenia nie są równe, czyli kolejność składania jest ważna. Prawda? Otrzymaliśmy inny wynik w zależności od tego, czy najpierw policzyliśmy g od x, a potem f od g od x, czy też w odwrotnej kolejności. No i nie powinno nas to dziwić, dlatego że złożenie funkcji, no, prawda, ważne jest, czy te pudełka stoją reprezentujące funkcję w takiej kolejności, czy też w takiej kolejności. Prawda? To jest g, g, f, f. No i w jednej sytuacji, prawda, mamy, wstawiamy x tu, tutaj otrzymujemy g od x i potem f od g od x. No a tutaj mamy najpierw x, otrzymujemy f od x i wstawiamy do pudełka, wkładamy g i o. I te dwie rzeczy na ogół nie są sobie równe, czyli f od g od x na ogół nie jest tym samym, co g od f od x. Widzimy także, że te funkcje nie są funkcjami odwrotnymi, prawda? No w przypadku, gdyby one były odwrotne, to te oba złożenia powinny nam dać x, prawda? Zarówno f od g od x powinno być równe x, jak i g od f od x powinno być równe x. W naszej sytuacji tak nie jest, czyli te funkcje f i g nie są odwrotne. Czyli napiszmy funkcję f i g nie są wzajemnie odwrotne.